Dlaczego nie można tędy przejść, pan powie? O proszę, czyli jednak niektórzy mogą przechodzić. Tu właśnie wyjeżdża prezes niechodzący. Na jakiej podstawie? Jaka podstawa takiego biegania jest za ludźmi? Dlaczego akurat mnie pan zatrzymuje? Moje postawy twierdzi, że może być zakłócony. To jest faktyczna podstawa prawna, na podstawie której pan żąda ode mnie dokumentu. Podejrzenie popełnienia wykroczenia. Jest taki artykuł? Podejrzenie popełnienia wykroczenia? Jest. Artykułu nie ma. No nie chcę się puścić, ja tutaj nie mam żadnych transparenty. Nie mam nic. Mój cel jest taki, by pokazać, jak ta Wyspa Wolności działa. Osoba ma cechę naznaczoną przez polityków i teraz policjanci zatrzymują mnie na tej Wyspie Wolności, żebym tam nie mógł wejść. Przestrzeń jest niezamknięta, tam przechodzi pani. Panowie czekają, aż się skończy przejście z kościoła z mszy smoleńskiej, pod pomnik smoleński, wtedy skończą czynności. Czuje pan, że pan łamie moje prawa? A ja chcę przejść na drugą stronę ulicy. Gdzie jest plac Piłsudskiego? Pan zna się troszkę na mapie? Tak, tam jest plac Piłsudskiego, znam się troszeczkę na mapie. Czy tu jest plac Piłsudskiego? To jest plac Piłsudskiego? Proszę pan, proszę mi wskazać. Jest wygrodzona. Dlaczego wieniec zabieracie? A dlaczego wieniec wojsko zabiera? Dlaczego pan zabiera wieniec? A co tu jest czyja decyzja? Dlaczego zabiera? Proszę pana, wojsko kradnie wieniec. Nie, proszę zostawić wieniec. Proszę. Nie, wieniec ma tu zostać. Co z tego? I co z tego? Po co pan robi te zdjęcia? Sukces Wojska Polskiego!